Uklęknął i prosił. Te sceny rozegrały się chwilę przed śmiercią Gabriela Seweryna. Na kilka godzin przed śmiercią Gabriela Seweryna przed jego zakładem futrzarskim rozegrały się dramatyczne sceny. Świadek incydentu z udziałem Gwiazdy Królowych Życia opowiedział o desperacji 56-letniego mężczyzny. Gabriel Seweryn nie żyje. Śmierć Gabriela Seweryna nie przestaje budzić kontrowersji. 56-letni projektant mody z Głogowa, który zyskał sławę dzięki show TTV Królowe Życia, zmarł w szpitalu we wtorek przed wieczorem. Do placówki medycznej zgłosił się z silnym bólem w klatce piersiowej oraz problemem z oddychaniem. Dostał się doń taksówką pomimo faktu, że przebywając w swoim zakładzie futrzarskim powiadomił pogotowie. Zespół ratownictwa medycznego przybył na miejsce, jednak nie udzielił mężczyźnie pomocy. Z wyjaśnień medyków wynika, że gwiazdor, podobnie jak osoby mu towarzyszące, zachowywał się agresywnie. Głogowscy policjanci zostali wezwani w celu udzielenia asysty ratownikom medycznym. Z relacji ratowników wynikało, że mężczyzna, do którego zostało wezwane pogotowie, zachowywał się w stosunku do nich agresywnie, przekonywała w komentarzu udzielonym Superekspresowi ST. Sierżant Natalia Szymańska, pełniący obowiązki oficera prasowego komendanta powiatowego policji w Głogowie. Wstrząsające nagranie Gabriela Seweryna. Gdy pogotowie odmówiło pomocy Gabrielowi Sewerynowi, gwiazdor wyciągnął telefon i w realizowanej na żywo relacji w mediach społecznościowych płakał, krzyczał i pomstował na ratowników medycznych. Pogotowie, jaki cyrk odstawia? Zamiast mi pomóc KA. Zobaczcie, oni tu stoją. Mnie tu dusi i nikt nie chce mi pomóc. Ja naprawdę umrę. Ja chcę, żeby ludzie wiedzieli, jakie mam problemy. Naprawdę pokaż mnie, niech zobaczą, że to ja jestem. Tu mnie dusi, skarżył się gwiazdor. Wkrótce po śmierci mężczyzny w sieci pojawił się kolejny filmik wykonany przez osobę znajdującą się w budynku nieopodal miejsca, gdzie rozegrały się dramatyczne sceny. Nie widać na nim, by 56-latek zachowywał się agresywnie. O nieodpowiednim zachowaniu mężczyzny nie wspominają też świadkowie, którzy w rozmowie z mediami tłumaczą, jak wyglądał incydent z ich perspektywy. Relacje są dalekie od tego, jak przedstawiono zdarzenie w komunikatach służb. Relacje świadków incydentu z udziałem Gabriela Seweryna. Redakcja Faktu dotarła do kobiety będącej świadkiem wtorkowego dramatu przed zakładem futrzarskim Gabriela Seweryna. Z jej słów wynika, że roztrzęsienie mężczyzny wynikało z braku chęci udzielenia pomocy przez ratowników medycznych. On mówił, że się dusi, że bardzo mu źle, że czuje, że umiera. W tym samym czasie też prowadził transmisję na żywo na Instagramie, gdzie prosił swojego chłopaka, żeby go nagrywał. Pokazywał, jak tutaj go traktują, że nikt nie chce mu pomóc, tłumaczyła rozmówczyni dziennika. Gabriel Seweryn wyglądał na bardzo zdesperowanego. Superekspres, powołując się na słowa innego ze świadków incydentu o tragicznych skutkach, przedstawił, do czego posunął się mężczyzna prosząc o udzielenie mu pomocy. Gabriel Seweryn błagał o ratunek. Ostatecznie Gabriel Seweryn dostał się na SOR taksówką, która przyjechała na miejsce. Wcześniej prosił o pomoc innego kierowcę korporacji,
którego auto czekało nieopodal jego zakładu. Błagał o pomoc. Kiedy pod pracownią pojawiła się taksówka zamówiona przez inną osobę, uklęknął i prosił, żeby kierowca zawiózł go do szpitala. Ten jednak odjechał z inną pasażerką, ale chwilę później na miejscu zjawił się inny samochód z tej korporacji, który odwiózł go do szpitala, tłumaczył w rozmowie z SuperExpressem świadek zdarzenia. Oficjalne przyczyny śmierci Gabriela Seweryna wyjaśni sekcja zwłok. Wiadomo, że po podaniu leków w szpitalu stan mężczyzny uległ poprawie, jednak po godzinie 18 doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Pomimo wszczętej reanimacji, projektant zmarł.